Dzień dobry, witam serdecznie we wtorek, 29 grudnia. Startujemy z przeglądem rynkowym. Na początek szeroki interwał, bo tygodniówka na euro USD. No i w zasadzie tutaj oczywiście nic wielkiego się nie wydarzyło. Od wczorajszego otwarcia tygodnia mamy świecę tygodniową na tą chwilę białą z wzrostem z okolicy 1,2180 do 1,2240. Mniej więcej zaraz też przybliżę wykres, będzie to lepiej widać. Natomiast cały czas strefa bazująca na tej biegunowości z lutego-marca 2018. Potwierdzenie tutaj tego poziomu uzyskujemy w postaci tego mierzenia FIBO i zewnętrzny współczynnik 161,8, a więc duże FI na tym poziomie 1,2260, 1,2270 mniej więcej. To jest ta szeroka strefa oporu na ETK-u. Co widać z perspektywy mniejszych TF-ów? Na pewno ten range, o którym wczoraj też wspominałem, właśnie bazujący na tej szerokiej strefie oporu, którą wcześniej widzieliśmy też z perspektywy interwału tygodniowego. I poziom FS100, tutaj na korekcie pędzącej 1:1, poziom FS100 wyznaczający strefę wsparcia aktualnie dla głównej pary walutowej, który wyznaczony jest tutaj na poziomie cenowym 1:21,50. Ta niebieska linia 1,2150, dolne ograniczenie tutaj dla notowań na tą chwilę i górne ograniczenie 1,2260, 1,2270 z perspektywy szerokiego, bardzo szerokiego interwału tygodniowego. To, co powiedziałem też wczoraj, myślę, że tak naprawdę w tym range'u pozostaniemy już do zamknięcia 2020 roku. Tak, mamy dzisiaj 29, zostało nam 2,5 sesji powiedzmy. Więc myślę, że tak to zakończymy, jeżeli chodzi o notowania głównej pary walutowej w tym range'u 21,50, 22,70. Maksima na DAX-ie, zobaczcie, tu mieliśmy 13,800, wcześniej historyczne szczyty z pierwszego kwartału obecnego roku 2020, dynamiczna wyprzedaż pandemiczna, 13,800 okolice, natomiast wczoraj te maksy nowe zostały poprawione na 13,800, powiedzmy 20 mniej więcej. Zobaczymy, jak ten rynek kasowy dzisiaj wystartuje. Na pewno nie to trzeba odświeżyć te scenariusze teraz. Być może szukać też targetów kolejnych dla niemieckiego indeksu. Sprawdźmy sobie tutaj mierzenie tej pokaźnej korekty spadkowej. I w takim przypadku docelowym poziomem tutaj wzrostowym dla DAX-a z perspektywy interwału 4-godzinowego byłoby okrągłe 14 tysięcy punktów, także wcale nie tak dużo, jeśli chodzi o dalszą kontynuację tego kierunku północnego, prawda? Bo 13820 mniej więcej ten szczyt, a okrągłe 14 tysięcy spokojnie jest to do wykonania podczas wtorkowej dzisiejszej sesji. Zobaczymy, jak ten rynek kasowy też dzisiaj wystartuje, ale okolice 180-200 punktów bez problemu możemy dzisiaj zaksięgować tą strefę. Jeśli chodzi o kabla, podobnie jak na ETK-u, mamy tą szeroką strefę ZZB, właśnie z pierwszego kwartału 2018 ta biegunowość tutaj jest potwierdzona. 786 szerokiego swingu spadkowego, to jest rok 2018-2019 i te wzrosty teraz osiągają tutaj już te okolice 786. Mamy 75% pewnie tego zniesienia, zniesione tego swingu spadkowego. Dodatkowe potwierdzenie, tak jak na ETK-u, tak i tutaj otrzymujemy zewnętrzne mierzenie 127,2 z ostatniej, może nie lokalnej, bo to jest interwał tygodniowy, natomiast z ostatniej dosyć sporej korekty spadkowej, największej korekty spadkowej w zasadzie w drugim półroczu 2020. Także 127,2 plus 786 plus biegunowość, ale to wydaje mi się, że będzie strefa 1,3700, 1,3720. Wydaje się, że to będzie strefa już na otwarcie stycznia dopiero, bo ta zmienność myślę, że będzie wygasała, tak, z tymi ostatnimi sesjami tegorocznymi, więc
Może to być już układ do rozegrania właśnie po otwarciu nowego roku. Zobaczmy jeszcze ujka. Tak niewiele się zmienia, tak te sesje już te ostatnie będą tak wyglądały. Mamy dla przypomnienia na ujku poziom cenowy z klastra mierzeń one to one. Tutaj ten swing korekcyjny wzrostowy. Później spadki, wyznaczenie gdzieś dołków w okolicy 102,85. I mamy tutaj linię FS100, okrągłe 104,00. I w ramach tego ostatniego swingu spadkowego, tutaj nieco się rozciągał, w ramach tego swingu spadkowego mamy tutaj poziom 61,8, który właśnie odkładamy od tych dołków, tak to mierzenie i jest potwierdzenie FS100 plus 61,8, okrągła strefa cenowa 104,00 na dolar jenie jako aktualna strefa oporu.